Życzę miłej rozmowy. Już mogę? Tak, dobra. Zbliża się koniec roku, roku nietypowego. Cały rok praktycznie od niemal początku, dalej ten proces trwa, jest pod znakiem COVID-19, nie tylko u nas, ale w Europie, na świecie. I mamy do czynienia jednak z firmami, które no, muszą funkcjonować mimo różnych perturbacji. Są ludzie zatrudnieni, są klienci, którzy potrzebują produktów. I chciałbym się zapytać, jak akurat przedstawiciela jednej ze znanych firm producenckich w Polsce, w branży rozpoznawalna jest to marka Defro, więc mam pytanie, jaki to był rok? Czy te trudności, które z COVID spowodowały poważne perturbacje, czy też tylko minimalnie wpłynęły na działalność firmy? Dzień dobry, witam. Robert Dziubeła, firma Defro. Więc w przypadku naszej firmy trzeba by to podzielić tak na kilka tematów, dlatego że podejrzewam, że jakby głównie chcielibyśmy rozmawiać o branży kominkowej, tak, bo temat głównie tego dotyczy. Natomiast no, nasza firma ma w swoim portfolio wiele innych produktów. Kominki są naszym stosunkowo nowym produktem od 2017, a tak naprawdę jakaś poważniejsza liczba powyżej 1000 sztuk powstała w 2018 przy gwałtownym rozwoju. Przez 19 doszliśmy do 20, gdzie już prawie 10 tysięcy urządzeń sprzedaliśmy, więc to jest bardzo, bardzo gwałtowny rozwój, ale to jest ciągle w naszym przypadku 15-17% obrotu, więc jakby ciągle generujemy sprzedaż w obszarze kotłów centralnego ogrzewania, teraz głównie peletowych, chociaż mrożki też jeszcze sprzedają coraz słabiej i najlepiej, żeby się w ogóle przestały sprzedawać, bo ja bym się chciał przestać kojarzyć z węglem, tylko z biomasą. Generalnie my się nastawiamy na biomasę, na odnawialne źródła energii, więc opracowujemy teraz pompy ciepła, które wkrótce wprowadzimy do sprzedaży. Wprowadziliśmy już do sprzedaży systemy rekuperacji, centrale rekuperacyjne z całymi systemami. No, u nas bardzo dużo się dzieje. Jeśli chodzi o porównanie rok do roku, czyli 2020 do 2019, to wyjdziemy na podobnym poziomie, co biorąc pod uwagę sytuację z COVID-em, traktuję jako bardzo duży sukces, tak? Bo nie wiem jak tam u szanownych konkurentów, ale uważam, że powtórka tamtego roku jest jakby dla nas dużym sukcesem całego naszego zespołu, wszystkich ludzi, którzy u nas są zaangażowani w dział konstrukcyjny, dział handlowy, pani Renata, którą tutaj wspólnie znamy, mój syn, który też tam bardzo mocno technicznie się udziela i ja go w ogóle podziwiam. Przepraszam bardzo, bo akurat włączył się Piotr Wendland, firma Wentor. Miło widzieć. Dobrze, przepraszam bardzo za moje pytanie. Pytanie jest oczywiście o wpływ COVID na działalność firmy w tym roku, prawda? Czy były jakieś poważne perturbacje w dostawach od kooperantów, prawda? W dostawach produktów i, no i w dystrybucji, prawda? Za chwileczkę cię poproszę, prawda? Skończmy akurat tutaj, prawda? Z panem Robertem. Okej, no my nie odnotowaliśmy problemów z dostępnością materiałów do produkcji najmniejszych. U nas generalnie my dużo rzeczy, jakby jeśli chodzi o zakupy do materiałów, typu blacha, wełna mineralna, no mnóstwo innych rzeczy, bo jak mówię, w naszym asortymencie jest dużo, nie tylko kominki, ale mnóstwo innych rzeczy i my jakby sobie robimy takie kontraktowanie półroczne, często roczne i nasi dostawcy się póki co z tego wywiązali i z tym nie mamy problemu. Jeśli chodzi o pracowników, troszeczkę przez sytuację covidową albo z mojej perspektywy dzięki tej sytuacji troszeczkę się znowu zrobił rynek pracodawcy, tak? Więc nie mieliśmy problemów też z ludźmi do pracy. Po raz pierwszy to był pierwszy rok, gdzie również nie mieliśmy problemów ze spawaczami, bo u nas od początku produkcji kotłów w 2004 roku, to podstawowym ograniczeniem w wykonywaniu rocznych planów był problem
ze spawaczami, a w tym roku się jakoś to wszystko udało poukładać, troszkę żeśmy też się wsparli kooperacją. Także u nas, jeśli chodzi o tą stronę produkcyjną, projektową, wdrażanie nowych produktów, to sytuacja covidowa nie miała żadnego znaczenia. Wydaje mi się, to co mówiliśmy troszeczkę wcześniej o asortymencie kominkowym, który stanowi 15-17%, to jest zupełnie normalne i wbrew pozorom my jako wydawnictwo, no, wydawało się stricte kominkowe, również zajmujemy się, nie patrzymy na kominki w oderwaniu, prawda, od całej reszty rynku grzewczego, prawda, wręcz uważamy, ba, polskie prawo póki co mówi, że kominek nie może być podstawowym ogrzewaniem, więc ta strefa podstawowego ogrzewania również nas interesuje, pod warunkiem, że jest ekologiczna, prawda? Więc to nie jest tak, że tą pozostałą częścią się nie interesujemy. Piotrze, a u ciebie jak wyglądał ten rok? No ten rok, tak jak chyba cała gospodarka na początku, gdy jeszcze byliśmy we Włoszech na targach Progetto Foco i wyjeżdżaliśmy z Włoch, to zaczęły dochodzić sygnały, że właśnie we Włoszech pojawił się koronawirus. To była ostatnia zresztą impreza targowa, jaka w ogóle była we Włoszech i w Weronie. Tak, no to na dniach można powiedzieć, że to było duże szczęście, że to się jednak odbyło. Później koronawirus pojawił się w Polsce i niewątpliwie my zaobserwowaliśmy wśród klientów naszych klientów taki strach. Zresztą sami nie wiedzieliśmy, jak ten rok będzie wyglądał, no bo każdy jeszcze nie znał, tak jak teraz już znamy tego wirusa, co to będzie, jak się będzie zachowywała gospodarka. Na pewno też w kwietniu odczuliśmy spory spadek sprzedaży z kilku powodów. Pierwszy to, że nasi klienci zaczęli się chcieli przełożyć na kolejny miesiąc odbiory, bo ich klienci mówią, nie wiadomo jak będzie z pracą, czy nas będzie stać na ten kocioł, czy na ten kominek. A druga rzecz, że... To był efekt tego wiosennego lockdownu w całym kraju praktycznie. Tak. I kolejna rzecz to zamknięcie nam fabryk we Włoszech. Czyli my jeszcze 3 dni przed zamknięciem fabryk we Włoszech mieliśmy ustalone odbiory i oni mówią, nie, wszystko jest w porządku, wszystko jest okej. Okay. I nagle przyszło pismo u nich, z ich rządu, że koniec, zamykamy i tak samo to, co my moglibyśmy sprzedać, nie mogliśmy sprzedać, bo do nas nie dojechało. I kwiecień był najsłabszym miesiącem, jaki odnotowaliśmy. Pierwszy raz w ogóle mieliśmy spadki. Ale później już każdy miesiąc zaczął wychodzić na plus, na zero, tak jak porównując do zeszłego roku. Teraz sezon mamy bardzo dobry i liczymy, że cały rok wyjdziemy jak gdyby w tym samym obrocie, co w zeszłym roku, co uznamy za bardzo duży sukces. Ale powiedziałeś o dostawach z Włoch. Wszyscy wiedzą, jaka była sytuacja. To było praktycznie co kilka godzin we wszystkich kanałach informacyjnych. Sytuacja we Włoszech była, prawda, pokazywana. Natomiast sprzedaje się również, macie w swojej ofercie produkty z innych krajów. A jak to wyglądało? W przypadku Słowacji. My poza produktami z Włoch sprowadzamy produkty z Czech, ze Słowacji oraz z Turcji. Tam to wyglądało powiedzmy tak jak u nas, czyli produkcja szła raz wolniej, raz szybciej i tutaj dużych problemów nie mieliśmy. Mhm. Jednak dużo produktów z Włoch ściągamy i to był taki kłopot. No ale później jak już fabryki zostały otwarte, to się wszystko zaczęło wyrównywać. Mhm. Czyli to była ten okres niepewności, to była w sumie szansa dla polskich producentów, którzy no, jeżeli mieli akurat co sprzedawać, to po prostu mieli swój dobry czas, mieli swój moment, prawda? Mówię tutaj już do pana Roberta. No nie było najgorzej. Ja nie wiem, czy się akurat z tym wiązało. Ja myślę, że te zachwiania też tam na linii dostaw z Włoch, to jak długo to trwało, panie Piotrze, to takie zaburzenia, miesiąc? Około 3 tygodni gdzieś. Rozumiem. No,
czyli w praktyce miesiąc. Ja miałem taką sytuację prywatną, gdzie do grzejników niemieckich potrzebowałem stojaku, bo grzejników nie można było powiesić u mnie, tylko prawda, trzeba było je zamontować do podłogi. Miesiąc czekałem na 10 kompletów nóżek, prawda, no, sprowadzanych z Niemiec. Także to pokazuje, że no, to, tak jak mówię, to była szansa dla wielu polskich producentów i wydaje mi się, że wielu z nich skorzystało z tego. Natomiast to potem wszystko wraca do normy, prawda, wszystko się porządkuje. No i akurat jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy wydaje mi się, że trzeba myśleć o tym, co nieuchronne jest, czyli dacie wejścia jako projekt, prawda, 1 stycznia 2022 roku. Wprawdzie wiele polskich regionów wybiegło przed szereg, prawda, już od jakiegoś czasu wymaga tego, co dziwi tak na to wielu ludzi we Włoszech, czy w Czechach, czy w Niemczech, prawda, jak można wymagać przepisów, które no, dopiero będą obowiązywały. Natomiast, o właśnie, mam pytanie, jak wygląda mniej więcej po prostu spełnianie wymogów ekoprojektu produktów tych, które Państwo produkujecie i oferujecie? Może Pan Robert? No, u nas sytuacja była o tyle ułatwiona, że my mamy do czynienia z tymi nowymi przepisami, z ekoprojektami, które też były wprowadzane pod postacią piątej klasy, tak, bo wcześniej to było na zasadzie tam krajowego rozporządzenia naszego, które też wyprzedzało ekoprojekt, który wchodził w 2020 roku, więc my już mamy z tym doświadczenie, że trzeba jakby myśleć perspektywicznie i w związku z tym, że tak wcześniej mówiłem, jesteśmy stosunkowo nowym producentem, to my od pierwszych wkładów kominkowych, od pierwszych piecyków projektowanych, wdrażanych, już wszystkie robiliśmy zgodnie z ekoprojektem, wszystkie mają certyfikaty i w ofercie nie mamy żadnego urządzenia niespełniającego tych. No, także dla nas to jest jakby, nie ma to większego znaczenia w ten sposób. I to jest jak gdyby przewaga również tych młodych firm, które, to tak jak powiedział Pan, do 2017 roku w branży kominkowej działacie, a to oznacza, że no jak gdyby już zastały Was po prostu wymogi ekoprojektu i nie było szans, żeby coś innego robić. Tak, no ale to też jakby wynikało z dużego doświadczenia z branży kotlarskiej, tak, z kotłami. Bo z kotłami na biomasę, na pelet głównie, tam jest w miarę łatwo te normy spełnić. Natomiast w przypadku kotłów węglowych trzeba się naprawdę napracować, nakombinować, że się tak wyrażę, w konstrukcji. Tam jest ważne, jak jest to palenisko retortowe, gdzie jakie otworki, o jakiej średnicy i tak dalej, jest to dosyć skomplikowane. I bazując na tym doświadczeniu, projektowaliśmy to w ten sposób, bo panowie, którzy pracują w laboratorium, zajmują się kotłami, zajmowali się potem kominkami, tak? I to chyba też z tego doświadczenia wynikało oraz właśnie z tego, że jesteśmy w tej branży stosunkowo nowi i no, nie było sensu robić tego inaczej niż od razu robić wszystko pod kątem projektu. Kotły węglowe zostawmy na boku, to jest po prostu moja prywatna opinia, ale uważam, że wszystkie należy skorzystać, należałoby skorzystać z każdej okazji wymiany istniejących kotłów na węgiel, na rozwiązania peletowe, z każdej okazji, tak jak to robią Amerykanie, każda sprzedaż domu, każda zmiana właściciela oznacza wyłączenie takiego rozwiązania, prawda, przestarzałego. Każda, no, tak jak mówię, modernizacja i tak dalej również, prawda, i dofinansowania na maksa, prawda, bo to jest, no, co by nie mówić, słaby nasz punkt, to, co nas dzieli od ta odległość od Europy, jeśli chodzi o jakość powietrza, to jest niestety węgiel w indywidualnych gospodarstwach. I tutaj to, że zaproponuje się komuś nawet doskonałe na dzień dzisiejszy rozwiązanie, to będzie oznaczało, że ten kocioł będzie jeszcze przez 10-15 lat i my ten problem tylko odkładamy jak gdyby troszeczkę, prawda? To nie jest dobre rozwiązanie, tak mi się wydaje. Panie Piotrze, zamknijmy temat kotłów węglowych. Tak, no my nie mamy takich kotłów w swojej ofercie, więc ja nie będę się wypowiadał. Uważam, że drewno, biomasa, pelet to jest nasza przyszłość. Jeśli chodzi o nasze kominki czy piecyki na drewno, jak również
kotły, które oferujemy na pelet, wszystkie spełniają normy ekoprojektu, tak jak kotły do już w 2020, tak samo te kominki na 2022 też pełna nasze 100% naszej oferty spełnia te normy. No więc też jesteśmy spokojni. No więc właśnie, prawda? To znaczy mam jeszcze takie pytanie jak gdyby na pograniczu, bo czy zajęcie się rozwiązaniami technicznymi, czyli no, spełnianie wymogów ekoprojekt, nie odbiło się na zaniedbaniu estetyki urządzeń? Wydaje mi się, że dla klienta po prostu to jest równie ważne jak jakość, prawda? Po to, żeby go przekonać, to trzeba no, mieć coś estetycznego. Udało się to połączyć jakoś, panie Robercie? Uważam, że udało się z powodzeniem połączyć. Chyba z tym nie ma problemu. My akurat specjalizujemy się we wkładach, jeśli chodzi o wkłady kominkowe, to wkłady stalowe, które są od środka wyłożone ceramiką z tymi otworami nadmuchowymi do powietrza wtórnego i tak dalej. I uważam, że to wygląda bardzo estetycznie. I nie ma raczej wpływu ekoprojekt na tą stronę wizualną. Jeszcze tylko nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi w temacie węgla, żeby było jasne. Też jestem zdecydowanym zwolennikiem kotłów i urządzeń do spalania biomasy, ponieważ to jest OZE. Jesteśmy zwolennikami OZE, lubimy OZE. To, że też rozpoczynamy produkcję pomp ciepła, to też o tym świadczy. I to, żeby ten temat zamknąć, że jakby nie jestem tutaj obrońcą przestarzałej technologii. Dziękuję pięknie. Teraz jeśli chodzi o estetykę produktów z Włoch, to nie muszę w ogóle pytać, jest to oczywiste, prawda? Wszystkie rozwiązania akurat, które proponuje, czy Kadel, czy MCZ, to są no, bardzo piękne rozwiązania, które są zawsze hitem, chociażby w Weronie, prawda? Jest co oglądać zawsze. Więc tutaj nawet nie zadaję tego pytania, prawda? No tak. My akurat w przeciwieństwie do pana Roberta jesteśmy importerem, czyli my sprzedajemy, reprezentujemy marki na rynku polskim, ale nie było tutaj żadnego kłopotu z tym, żeby ekodesign, projektowanie typowo techniczne, żeby było jak najczystsza emisja spalin i wysoka wydajność wpłynęło na estetykę. Bardzo, bardzo mnie to cieszy. I teraz pytanie kolejne, czyli jak wygląda sytuacja w związku z tymi, no, co tu dużo mówić, trudnościami albo ze strony klientów, albo ze strony dostaw. Czy była jeszcze szansa na zaproponowanie klientom nowości? Czy jako producenci i jako dystrybutorzy skoncentrowaliście się na poprawieniu, no nie wiem, struktur, jakości, zwiększeniu udziału internetu, prawda, i tak dalej, czy był jeszcze czas na nowości, prawda? No i tak mieliśmy szczęście, bo było i Progetto Foco, branża kominkowa akurat miała i Progetto Foco i targi kominki w Poznaniu, prawda, na samym początku sezonu, ale później, czy była pustka? Czy jednak coś się pojawiło? Panie Robercie. W naszym dziale konstrukcyjnym pracuje około 30 inżynierów, projektantów, konstruktorów i ciągle 5 lub 6, nie pamiętam dokładnie, ciągle zajmuje się rozwojem nowych kominków, nowych wkładów kominkowych, nowych piecyków peletowych, automatycznych. Pracujemy intensywnie nad kominkami gazowymi, chociaż to też jakby jest paliwo kopalne, no ale rynek co roku jakby ma tendencję wzrostową, więc nad tym też pracujemy. Mamy już zakończone badania certyfikacyjne w Krakowie. No nie chcę zdradzać szczegółów, tak, bo niektóre nad niektórymi rozwiązaniami jeszcze troszkę popracujemy, ale myślę, że w efekcie tych wszystkich prac gdzieś tam na przełomie kwietnia, maja nasz katalog się po raz kolejny zmieni i dojdzie przynajmniej 5-6 ciekawych, mam nadzieję, konkurencyjnych i podobających się klientom urządzeń. Dziękuję. A u Ciebie, Piotrze? No, marki, które my reprezentujemy, przygotowały na ten rok sporo nowości. MCZ, właśnie cała grupa MCZ, czyli MCZ, RED czy Kadel wprowadził i nowe modele, i nowe rozwiązania techniczne. Tutaj większość naszych już urządzeń może być sterowana przez Wi-Fi, jest to w standardzie, nie ma żadnych dopłat. I tak samo Torma czy Kobok też wprowadziła kilka nowych produktów, szczególnie Kobok wprowadził serię Eko, taką ekologiczną i zarazem ekonomiczną, a więc mamy nowe produkty, sprzedajemy je, jesteśmy zadowoleni.
I teraz tak, targi właściwie skończyły się na tej Weronie, prawda, ten sezon targowy. Później kontakty na skutek lockdownu, na skutek ograniczeń w podróżowaniu, które trwają do dzisiaj właściwie, prawda, poważnych ograniczeń, po prostu jest bardzo trudno o kontakt z potencjalnymi klientami. Co robicie, żeby tą lukę po prostu, kiedy nie ma regionalnych targów, kiedy nie po prostu są ograniczone podróże, wypełnić? Panie Robercie. Przede wszystkim, na ile możemy, podróżujemy. Jeśli chodzi o nasz polski dział handlowy, to pracujemy zupełnie normalnie, oczywiście dochowując wszelkich standardów, maseczki i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o sprzedaż naszą zagraniczną i poszukiwanie nowych klientów zagranicznych, no to wykorzystujemy te nasze targi w Weronie, które się odbyły w tym roku, z których moi pracownicy wrócili w ostatniej chwili przed rozpoczęciem się w Polsce tych pomiarów na lotniskach i tak dalej, czyli też spore zamieszanie u nas w firmie było wprowadzone, bo o to wróciło 5 pracowników, między innymi mój syn, do firmy i to był szok. Ludzie, niektórzy przestali do firmy przychodzić, bo się bali, że oni już tego wirusa na pewno przywiedzi. To taka ciekawostka generalnie. Natomiast no, pozyskaliśmy tam kilkadziesiąt kontaktów i tak naprawdę, jeśli chodzi o sprzedaż zagraniczną, to bazujemy na tych kontaktach. Wiadomo, że jest trudno, no bo klienci z Rosji nie mogą przyjechać, a bardzo by chcieli. Klienci z Mongolii chcieliby przyjechać, a nie mogą. Klienci z Grecji chcieliby przyjechać, a się boją, bo to nie zawsze wynika to z tego, że przepisy zabraniają, tylko z tego, że po prostu jest taka ogólna psychoza, że ludzie się boją. Także no troszeczkę potencjału, który z tych targów dla nas wynikał, zostało przez tą sytuację zmarnowaną, ale walczymy, robimy co możemy. Natomiast w Polsce działamy w miarę normalnie i jest w porządku. Dobrze. Z naszej strony handlowcy jeżdżą tam może na początku, właśnie w kwietniu też chwilę zostali w firmie, ale do tej pory jeżdżą, przez parę miesięcy jeszcze udało nam się nawet zrobić kilka szkoleń. No, pracujemy. Online czy w realu odbyły się szkolenia? Były w realu z zachowaniem, tak jak prawo pozwoliło, na tyle sobie na to pozwoliliśmy. Ale dział handlowy, właśnie handlowcy w terenie do tej pory cały czas jeżdżą. No, oczywiście zachowanie wszystkich standardów bezpieczeństwa. Jedyny kłopot, jaki mamy, no to, że nie możemy porozmawiać z naszymi dostawcami, przyjaciółmi za granicą. To też jak gdyby przeszło wszystko na Zoomy i innego tego typu programy, ale no, takie spotkanie nie zastąpi na pewno spotkania twarzą w twarz z naszymi dostawcami. Tak samo co roku organizowaliśmy wyjazdy do naszych przyjaciół we Włoszech, czy właśnie też do Turcji miał być zorganizowany taki wyjazd. No i w tym roku nic z tego no, nie wyszło. Liczymy, że w przyszłym roku już będzie OK. To jest właśnie moje kolejne pytanie. Jakie według panów, patrzycie już na branżę od jakiegoś czasu i dość szeroko, jakich tendencji spodziewacie się? Oczywiście pomijam, prawda, wpływ COVID-u, czy on będzie duży, tak jak w tym roku, czy zmniejszy się na skutek być może szczepień, prawda? Być może powrócą loty, które w tej chwili są faktycznie bardzo ograniczone, prawda? Ale chodzi mi generalnie o tendencje kominkowe, prawda? Panie Robercie. My jesteśmy nastawieni optymistycznie. Plany na rok kolejny mamy takie, żeby zrobić wzrost już nie taki gwałtowny jak w latach poprzednich na poziomie 100%, ale jak zrobimy ze 30%, to będziemy bardzo zadowoleni i liczymy też na to, że sytuacja pozwoli na to, żeby zacząć działać z naszymi zagranicznymi klientami. Bardzo liczymy na rynek rosyjski, gdzie tak naprawdę jakieś działania rozpoczęliśmy, ale przez tą całą sytuację są zablokowane albo mocno zastopowane. To jest dla nas bardzo obiecujący rynek, bo bardzo ładnie nam się układa współpraca z Białorusią, która jest od Rosji na 100% chyba mniejsza i powierzchniowo to pewnie kilkudziesięciu. Spodziewa się pan zwiększenia udziału kominków w całości produkcji? Tak, spodziewam się.
Plany mamy, nie wiem, czy to są bardzo ambitne plany, czy średnio ambitne. W każdym bądź razie zakładamy wzrost na przyszły rok między 30 a 50% w stosunku do 2020. No tak, bo to co Pan mówił, nowe produkty, no, nowe paliwo również wprowadzone, prawda, do oferty, no jest to obiecujące. Także handlowcy powinni i firmy kominkowe w Polsce powinny po prostu o tym pamiętać, prawda? Więc że mają szansę na ciekawe krajowe produkty. A u Ciebie, Piotrze, jak oceniasz po prostu przyszły rok? Do przodu spójrzmy tym razem. Prawda jest taka, że my od 7-8 lat z roku na rok mniej więcej nasze wzrosty sprzedaży szły na poziomie około 30%, 27-33%. W tym roku za sukces uznamy utrzymanie obrotu zeszłego roku. Ale na przyszły rok planujemy znowu kolejny wzrost. Mamy nowe produkty, mamy kolejnego dostawcę, akurat to są kotły na pelet Serbii, ale na kominki również planujemy wzrost sprzedaży, no bo mamy dobry produkt. Wydaje mi się, że w związku z tym, że szczepionki wejdą, że ludzie też zaczną, znaczy, że normalna sytuacja wróci, a ludzie spragnieni właśnie jednak wydania pieniędzy, tego, że będą mieli stabilną pracę, że wszystko powinno wyglądać dobrze. Zresztą mogę powiedzieć, że na tą chwilę wiem, że bardzo dużo ludzi stara się o kredyty na budowę domu, mimo że jest taka pewna niepewność, ale wiem z kilku banków, że zapytań jest bardzo dużo, a więc liczę, że kolejne lata będą bardzo dobre dla nas. To znaczy, to ten rok nawet pokazał, że mimo zastoju, czy wręcz zamknięcia wielu dziedzin kompletnie, prawda, odczuli to restauratorzy, branża hotelarska, prawda, okazało się, że budownictwo daje sobie całkiem nie najgorzej radę, prawda, markety budowlane były, prawda, otwarte, co wzbudzało wręcz zawiść innych, prawda, branż, prawda, no bo czym się różni sprzedaż spodni czy obuwia, prawda, od sprzedaży kotła czy kominka, prawda, więc oni tak uzasadniali. Natomiast fakt jest faktem, to można było widać, że szczególnie w tych nowych obiektach, gdzie nie zamieszkały, po prostu brygady mogły bezpiecznie pracować. Mało tego, między sobą wykonawcy się dogadywali, tak żeby po prostu mijać się, prawda? I bardzo szybko powstawały, okazało się, że wielu ludzi stwierdziło, że to jest dobry czas na wydanie pieniędzy na własny dom, prawda? Jest to bardzo, bardzo pozytywne dla branży. Okazało się, że to być może to był jeden z powodów, dla których no, był to mimo wszystko nie najgorszy rok, bo nie było totalnego zastoju, prawda? Tak, no ja chciałbym powiedzieć, że wydaje mi się, że ja czy tutaj pan Robert jesteśmy szczęściarzami, patrząc na to, co się dzieje z innymi branżami, bo ja sobie nie wyobrażam, gdybym teraz miał, nie wiem, jakąś sieć restauracji, siłowni czy hotel. To jest tragedia dla wielu branż i naprawdę czuję się szczęściarzem. No właśnie, panie Robercie, też pan jest szczęśliwy. Tak, to prawda, to co mówi pan Piotr, podpisuje się obydwoma rękami. Słuchajcie, no u nas jest, tak to wygląda, że my planujemy w przyszłym roku zainwestować w nową halę, tym razem w Kielcach, bo tutaj na razie nie mamy gruntów przekształconych. Blisko 20 milionów złotych w nową halę, tak? Oczywiście będziemy się wspierać jakąś dźwignią finansową, ale no, ja postawiłem wszystko na jedną kartę. Musi być dobrze, idziemy w odnawialne źródła energii i liczę na to, że mimo bardzo dużej konkurencji, że poradzimy sobie dzięki również mojemu kochanemu zespołowi. Oczywiście. Wydaje mi się, że postawienie na odnawialne źródła energii to jest no w sumie przyszłość. No, wszyscy, no kominki zawsze myśmy mówili, prawda? To jest, nigdy to nie było kwestionowane w branży, prawda? Że jesteśmy specjalistami od ekologii, prawda? To był naprawdę szalony pomysł, żeby kwestionować ekologiczność kominków, prawda? I ekologiczność peletów drewna, prawda? Natomiast wydaje mi się, że luka powstała dość duża, bo przez parę lat mieliśmy niezbyt przychylną atmosferę, jeśli chodzi o, prawda, o drewno, o kominki, o pelety.
tej chwili ta luka, no chcąc nie chcąc, nawet warunki techniczne dla nowych budynków i tak dalej, no wymuszają pewne rozwiązania. Także czy komuś się podoba, czy nie, no będą musieli przełknąć tą, prawda, gorzką pigułkę i przyznać się do błędu. Mamy już w tej chwili pierwsze sygnały, prawda, że ci, którzy byli zwolennikami, prawda, zupełnie innych rozwiązań, sięgania po jakieś takie astronomiczne pomysły, prawda, w tej chwili wracają do realiów i inaczej patrzą, inaczej oceniają drewno, pelety, kominki. Czy też czujecie ten powiew świeżego wiatru? Panie Robercie. No problem polega na tym, że to nas dotyczy jakby podwójnie, bo z jednej strony kominki, wkłady kominkowe, piecyki, a z drugiej strony kotły biomasowe. Problem polega na tym, że wielu aktywistów w Polsce, nie chcę wymieniać nazw organizacji, żeby tutaj nie dotykać bezpośrednio, pewnie wiemy o jakich stowarzyszeniach mówię, traktują w ten sposób, że drewno i pelety to nie jest OZE, to nie jest paliwo odnawialne i oni to kwestionują, tak? Opowiadając o benzoalfapirenach, opowiadając o tym, że to pyli, że to jest generalnie nieekologiczne. W skrajnych przypadkach, bo ja się tym interesuję, czytam sobie na internecie, czytają moi pracownicy, współpracownicy, koledzy ze stowarzyszeń, podsyłamy sobie różnego rodzaju materiały, jakieś tweety i niektórzy wręcz nas oskarżają o doprowadzanie do blisko 50 tysięcy zgonów rocznie. To są takie skrajności, tak? I mam nadzieję, że jednak zdrowy rozsądek zwycięży. Tego, czego ja się bardziej obawiam, to przepisy, które mogą nam utrudniać sprzedaż naszych urządzeń, które przecież są ekologiczne. I to zarówno tych ogólnokrajowych, jak i tych samorządowych, tak, czyli krakowski zakaz stosowania w ogóle paliw stałych, łącznie z najnowocześniejszymi kotłami peletowymi, tak, czy kominkami, które przecież spełniają normy w Warszawie, czy w województwie mazowieckim, dni smogowe. I to jest coś, czego ja się najbardziej obawiam, bo nie wierzę, żeby ludzie chcieli zrezygnować z kominka. No, ja sporo, teraz akurat nie mam tak czasu, ale dawniej sporo po świecie podróżowałem. Generalnie w 90% domów, gdzie przebywałem, czy to była Nowa Zelandia, czy Niemcy, czy Francja, czy Anglia, wszędzie jest kominek. Tak? I to się wydaje takie naturalne i nie sądzę, żeby ludzie z tego chcieli zrezygnować. Jak wspomniałem, dla mnie nawet jeżeli im się to bardzo brzydza, prawda, no bo to był ostatni okres, to był taki, że tak jak my tutaj w redakcji mówiliśmy, że wręcz wstyd było przyznać się, że ma się kominek opalany drewnem. Doszło do tego po prostu do sytuacji absurdalnej, prawda. Jednocześnie nawet w naszym ostatnim numerze Świata Kominków pokazujemy rezydencję znanych gwiazd, prawda, z Hollywood, gdzie no właściwie no kominek jest obowiązkowy, prawda? Więc jest to coś więcej, jest to no po prostu nie tylko źródło ciepła, ale jest to źródło po prostu takich doznań, prawda, których no nie można przeliczyć na pieniądze, prawda? I w pewnym momencie okazało się, że no chce się nam to zabrać, prawda? Coś takiego no niezaprzeczalnego, prawda? Jedni lubią jeździć motocyklem, prawda, i czuć powiew wiatru, prawda. Inni lubią, no nie wiem, 12-letnią whisky, prawda, a ktoś po prostu nie wyobraża sobie wieczora bez kominka, prawda. I mamy prawo do odrobiny przyjemności. Życie jest krótkie, prawda, i jeżeli to urządzenie spełnia ogólnie ustalone wymogi, ja nie widzę powodu, żeby tego zabraniać, prawda. Panie Piotrze, co ty na to? No tutaj dołączę się do tego, co panowie mówią. Od paru lat mamy złą prasę, jeśli chodzi o kominki. Media społecznościowe, jest spora grupa ludzi, która, tak jak pan Robert powiedział, ja miałem akurat przyjemność, może nie przyjemność, z pewnym panem dyskutowania w mediach społecznościowych i ten pan się mnie zapytał, jak ja się czuję zabijając ludzi, bo ja sprzedaję kominki i to jest złe. Na szczęście teraz OSKP przy Piotrze Baturze no się zorganizowało, wydaje mi się, że to są bardzo dobry kierunek i dobre działania i jest to odwracane, ale na pewno zagrożenie, jakie ja widzę dla kominków, to to, że
ludzie, którzy teraz mają po 30 lat i budują dom, oni bardziej myślą o pompie ciepła niż o kominku. Ten kominek jest na którymś tam miejscu. Jeszcze 10-15 lat temu kominek to był mus. W tym momencie ja akurat pewien czas temu byłem, mój kolega kupił dom, czy kupuje dom, pojechałem tam, żeby obejrzeć z nim, żebym doradził, prawda? No i patrzymy, wszystko fajnie, ale pytamy się dewelopera, gdzie jest komin? Pod komin, a po co wam komin? Pod kominek. Nie, teraz już to nie jest potrzebne. No i tak troszeczkę też deweloperzy budują domy. I tu jest duża praca właśnie świata kominków, mnie jako importera, pana Roberta, innych producentów, żebyśmy cały czas przypominali, że ten kominek jest fajny, po prostu jest fajny. To znaczy jest też taka prawda, że to jest znowu moja opinia. Człowiek, który ma kominek, człowiek, który kiedykolwiek w życiu spędził parę godzin przy kominku, prowadząc miłą rozmowę, pijąc wino, załatwiając interesy, nigdy nie powie nic złego o kominku. On można mówić, że no, czasami jest to kłopotliwe, bo trzeba drewno przygotować i tak dalej, ale nie będzie kominka negował jako takiego, więc według mnie ci ludzie, którzy tak intensywnie, prawda, negują kominki, to jest zwykła zawiść i zazdrość ludzi, którzy no po prostu zazdroszczą komuś, prawda, że może przy tym ogniu siedzieć. No, no taka jest prawda. Co panowie na to, panie Robercie? Zacznę troszkę inaczej. Pompa ciepła nie zastąpi tego. Przy pompie ciepła interesów się nie załatwi. Dokładnie. Natomiast u nas w Polsce problemem, z którym się ciągle spotykamy, są te nieszczęsne kopciuchy, tak? I ja trudno się dziwić ludziom, nawet tym z rządu, którzy wyjeżdżają gdzieś na prowincję i przyjeżdżając przez wsie przedmieścia widzą kłęby czarnego dymu. No wszystkim nam to przeszkadza i mnie się wydaje, że niektórzy to rozciągają na kominki, uważając, że taki dym, taki syf wydobywa się też z kominku, bo to przecież tak nie jest, szczególnie z tych nowoczesnych kominków. Oczywiście drugą sprawą jest to, że w tych kominkach trzeba też umiejętnie palić odpowiednio przygotowanym opałem. I tutaj jest problem, który też ci ekolodzy czy pseudoekolodzy podnoszą, że no okej, no to nie tylko to powiecie, że to nie trzeba odpalać od góry, tylko gdzieś tam lewą ręką z prawej strony i takie tego typu historie. I dlatego jest troszkę trudno z tym walczyć, ale no, często też się spotykam z opiniami, że bo w kominku można spalać śmieci. No ale przecież w kominku, teraz mówię o nowym, nowoczesnym kominku, który kosztuje kilka bądź kilkanaście tysięcy złotych, nie wyobrażam sobie, żeby ktoś spalał w nim śmieci, bo przecież to szkoda urządzenia i nie sądzę, panie żeby... Robercie, przepraszam, robiliśmy kiedyś wywiady ze strażnikami miejskimi, ze strażami miejskimi z różnych miast i zadawaliśmy pytania o ewentualne, prawda, sytuacje, w których w kominku złapano kogoś na paleniu śmieciami w kominku. No i okazało się, że było to zero. To absolutnie nie dotyczy kominków. Jeżeli nawet gdzieś tam są takie przypadki, to są naprawdę pojedyncze, ale pojedyncze są również przypadki, nie wiem, jazdy po pijanemu samochodem i tak dalej, prawda? Więc nie można się na to powoływać, że jest to jak gdyby standard, że wszyscy palimy śmieciami, prawda? Ja zajmowałem się bezpośrednio sprzedażą kominków przez 28 lat i przyznam się szczerze, że tak jak ostatnio sobie tak robiłem, cofałem się, prawda? Raz zetknąłem się z sytuacją, kiedy klient napalił butelkami PET w całkiem drogim kominku, prawda? Narobił sobie kłopotu i sądzę, że to był pierwszy i ostatni raz. Natomiast to był raz na parę tysięcy sprzedanych urządzeń, prawda? Także to nie można, to powoływanie się, prawda, na sytuacje, które takie wyimaginowane często, prawda? No pewnie, że można różne rzeczy włożyć, no wszystko można włożyć do kominka, kota, psa, prawda, papuszkę, no różne rzeczy, prawda? Natomiast no w praktyce to się nie dzieje, prawda? Więc obwinianie jest no tutaj, no wydaje mi się, mocno przesadzone. Co ty na to, Piotrze? Ja uważam, że na pewno w kominkach spalanie czegoś innego poza drewnem to jest margines, ale na pewno bardzo dużo jest kopciuchów, starych kotłów, do których ludzie wrzucają
no niestety dużo, dużo złych rzeczy. Nieraz jechałem przez jakąś wioskę właśnie, przy otwartym, gdy się otworzyło okno, po prostu śmierdziało i ludzie zużywają różnego typu śmieci. I na to, znaczy po pierwsze, my jako branża kominkowa jesteśmy z 3 lata do tyłu, bo nie zaczęliśmy się bronić, gdy się zaczęła taka nagonka na kominki. Dokładnie. Wtedy każdy coś tam pomruczał, ale nie zjednoczyliśmy się. No i teraz co? Importerzy, producenci, wszyscy podwijamy rękawy i pracujemy na rzecz tego, żeby kominek był dobrze oceniany. Bo ten tort jest duży, tutaj każdy się zmieści, każdy ma swoje miejsce i to zrobimy, ale nie możemy pozwolić, żeby właśnie cały czas kominek był pokazywany jako palenisko otwarte i takie, do którego można wrzucić wszystko. Wydaje mi się, że dużym problemem jest fakt, że ekspertami we wszelkich działaniach władz, czy centralnych, czy lokalnych, tymi doradcami są ludzie, którzy naprawdę o kominkach bardzo mało wiedzą. I jest to bardzo dziwne, bo ostatnio nawet od ministra usłyszałem obecnego o kominkach opalanych węglem, prawda? No, jeżeli ktoś zna takie kominki, no to niech się przyzna, prawda? My nie znamy, prawda? Zajmujemy się tym, więc jest to totalna egzotyka. Wiedza na temat parametrów kominka zamknęła się gdzieś tam na etapie otwartego paleniska, prawda? I na tej bazie tworzone są wszelkie ruchy właśnie te antykominkowe, prawda, tak zwane ekologiczne. Na tej bazie tworzone są programy lokalne i na tej bazie niestety poruszają się władze centralne. W Austrii, tak na marginesie węgla, przeglądałem dane statystyczne Austriackiego Urzędu Statystycznego od roku 2003 do 2018, bo to są ostatnie dane. 13 lat trwało w Austrii przy dużej świadomości decydentów, przy dużej świadomości użytkowników i przy znacznie większym poziomie finansowym likwidowanie węgla. W tej chwili w statystyce od 2018 roku w austriackich statystykach węgiel już nie występuje w gospodarstwach domowych, prawda? Natomiast paręnaście lat temu całkiem sporo było tego. Także jeżeli nie będzie tej dobrej atmosfery decydentów, no to naprawdę jest to cały czas walka bardzo trudna. Co pan na to, panie Robercie? Ja nie do końca rozumiem, no nie jestem tego w stanie zrozumieć, tego zacietrzewienia niektórych grup aktywistów, tak wspomniałem, nazw nie będę wymieniał i nie rozumiem, dlaczego oni tak walczą z kominkami. Wiadomo, że za tymi aktywistami bardzo często stoją jakieś grupy lobbystów. Tak to wygląda, prawda, bo ja też jestem jakby, nasza firma jest członkiem kilku stowarzyszeń i jeździłem na różnego rodzaju spotkania, mam doświadczenie w tym temacie i wiem, że są tacy, którzy twierdzą, że tylko ogrzewanie gazem może naprawić polskie powietrze i doprowadzić do tego, że ludzie będą zdrowi. Inni twierdzą, że tylko i wyłącznie pompy ciepła, tak? A na pewno nie węgiel. Co do węgla już żeśmy sobie wyjaśnili. Natomiast teraz jest też bardzo duża walka z kotłami na biomasę, z kotłami pelletowymi. I tutaj rozumiem, no bo jakby kocioł pelletowy jest bezpośrednią konkurencją dla pompy ciepła czy dla kotła gazowego. Natomiast ten kominek jest rzeczą dodatkową, tak? On w niczym nikomu nie przeszkadza. Najczęściej jest dodatkowym rekreacyjnym źródłem ciepła, radości i nie stoi jakby w sprzeczności z innymi, z podstawowym ogrzewaniem gospodarstwa domowego, domu generalnie. I tego nie rozumiem, dlaczego jest taka nagonka na te kominki. Tym bardziej, że na rynku jest miejsce dla wszystkich i generalnie nie kwestionujmy, prawda, przydatności gazu. On będzie zawsze stanowił, prawda, no nie zawsze, no w jakimś tam najbliższym kilkunastu latach na pewno będzie stanowił znaczące, prawda, wszędzie to jest. Obojętnie, czy jest to Austria, czy jest to, są to Stany, gaz jest istotnym. Prąd, znowu, prawda, no
ten prąd z czegoś musi się wziąć, prawda? Nie można proponować ludziom w tej chwili przestawiania na prąd, który, nawiasem mówiąc, mamy, opiera się na bardzo przestarzałych urządzeniach, bardzo przestarzałych elektrowniach i na wiadomo jakim paliwie, prawda? Więc ja nie wiem, czy... Katy przesyłowe. Dokładnie, prawda? Jest to rozwiązanie, które to tak jak elektryczne samochody. Elektryczny samochód w pewnych społeczeństwach jest jak gdyby pewną, czy elektryczny kominek jest postrzegany jako rozwiązanie ekologiczne. Jeżeli prąd pochodzi z ekologicznych źródeł, więc on w gniazdku, prawda, jest ekologiczny. Kominek elektryczny, który coraz bardziej upodabnia się do prawdziwego, prawda, jest ekologiczny. Natomiast w naszej sytuacji, nie do końca, prawda, w tym momencie postawiłbym raczej na to lokalne drewno. Co ty na to, Piotrze? Tak, no... Ja tak samo jak tutaj rozmawiamy, nie rozumiem, dlaczego te kominki tak bolą tych przeciwników właśnie, nie wiem, OZE z biomasy, bo tak jak pan Robert powiedział, konkurencją dla pomp ciepła jest kocioł na pelet, który ogrzewa cały dom. Kominek po pierwsze prawnie nie może być nigdy jedynym źródłem ogrzewania. Poza tym te czasy, które ja pamiętam, gdzie 1 m3 drewna kosztował 30 zł, to tak było. Ludzie mieli kocioł gazowy, ale on nie był włączony. Pracował kominek. Te czasy minęły. Kominek jest teraz dekoracją i służy właśnie do tego, żeby lekko, nie wiem, na jesień czy wiosną przepalić, troszeczkę złamać temperaturę, napić się wina przy tym. Ogrzewać ma inne źródło ogrzewania i ja tej agresji nie rozumiem. A druga rzecz jest taka, że jeżeli branża kotłów gazowych czy pomp ciepła ma lobbystów, posiadanie lobbystów jest niczym złym, tak? Lobbyści są oficjalnie chociażby w Brukseli. My też ich musimy mieć, bo jeżeli wszyscy będą mówić, że kominki są złe, a my się nie odezwiemy, no to jest po wszystkim. Natomiast ja sobie pozwoliłem ostatnio, korzystając z takich danych NIK-u, prawda, który skrytykował ostro program Czyste Powietrze i posłużyłem się danymi, które oni tam wykorzystali z Urzędu Statystycznego, prawda, gdzie podano, że mamy tam około 650 tysięcy kominków, prawda, i tak dalej. No powiedzmy sobie, nasze oceny są troszeczkę inne, no ale to jest coś, co jak gdyby jest udokumentowane, powiedzmy. Więc jak sobie przeliczyłem z tego, ileś tam procent jest, 12,5% chyba, czy 12,4% jest użytkowane według GUS-u jako główne ogrzewanie. Czy to jest prawne, czy nie, to jest inna sprawa. Natomiast cała reszta jest okazjonalnie. I tak sobie policzyłem, biorąc pod uwagę średnią, ile godzin, prawda, się okazjonalnie korzysta z kominka, ile godzin, jeżeli jest to główne ogrzewanie. I tak pomnożyłem to razy 5 kW, przeciętny, prawda, kominek. No i okazuje się, że to jest rocznie mniej więcej połowę elektrowni Kozienice. Także ci panowie Kowalscy i Malinowscy, którzy sobie siedzą przy kominku, prawda, to oszczędzają w skali kraju całkiem poważną ilość energii. Inaczej, skądś tą energię musieliby uzupełnić, prawda, właśnie z tego gniazdka, z tego prądu, prawda, węglowego, czy nie wiem, z oleju opałowego, który jest też traktowany u nas o dziwo jako rozwiązanie ekologiczne. To jest w ogóle fenomen, prawda. Gotowane. Dokładnie, czy właśnie z tego gazu, który też w większości jest importowany i wiadomo skąd. Więc dla mnie jest to dla mnie jest to bardzo dziwne, że krytykuje się rozwiązania, które naprawdę dają wielkie pieniądze, prawda? Oszczędzają wielkie pieniądze w skali kraju. Nie wstydźmy się tego, że my jako użytkownicy kominków, jako sprzedawcy kominków, monterzy, oszczędzamy krajowi bardzo wiele pieniędzy. Kogoś to powie. Coś pan się zablokował chyba, panie Robercie. Dopiero teraz słyszę. Nie słyszałem ostatnich 15 sekund. Nie, wydaje mi się, że po prostu jesteśmy, wszyscy muszą też zrozumieć, że my nie tylko wbrew pozorom jesteśmy trucicielami, prawda, co jest ewidentną nieprawdą, ale wręcz nasze kominki, nasi użytkownicy przynoszą znaczne oszczędności krajowi, po prostu energii, która inaczej musiałaby pochodzić z innych źródeł.
Każdy kij ma dwa końce. Być może ktoś chciałby właśnie tą energię sprzedawać w większej ilości. No ale i tak sprzedadzą. To jest to tak jak z pompami, prawda? Wbrew pozorom, jak spojrzymy, prawda, to większość kominków w Stanach, czy piecyków, tam chodzi o piecyki, to są rozwiązania, które są na terenach wiejskich. Nikomu do głowy nie przychodzi w centrum Nowego Jorku, na Manhattanie, żeby ogrzewać się kominkiem. Prawda? To samo się układa, identycznie jest z pompami, prawda? Tutaj na pewno są ograniczeniem możliwości po prostu poboru energii, prawda? No bo trudno sobie wyobrazić, żeby każdy po kilkanaście czy kilkadziesiąt kilowatów energii pobierał, prawda, w domkach szeregowych gdzieś tam, prawda? To jest no po prostu samo się ograniczy. Ostatnio coś takiego słyszałem na temat samochodów elektrycznych, prawda? Gdzie szybka ładowarka 40 kilowatowa, no po prostu dwie, trzy takie ładowarki zainstalowane we wsi i reszta wsi nie ma prądu, prawda? No to po prostu to się samo układa, prawda? Jest miejsce dla kominków, jest miejsce dla pomp, jest miejsce dla gazu, prawda? Także wydaje mi się, że te niesnaski, mało tego, wielu producentów, jeżeli weźmie się znanych producentów, oni oferują różne rzeczy, prawda? Oferują i pompy, oferują tak jak i państwo, prawda? Macie w ofercie i pompy ciepła, i pompy, prawda? I kominki, i kotły pelletowe, i rozwiązania gazowe. I jak gdyby od sytuacji konkretnej, prawda, od lokalizacji, od życzenia klienta, od możliwości po prostu zainstalowania, zależy, co będzie tam sprzedane, prawda? I to się samo układa. Kominki z całą pewnością nie zabiorą 100% rynku, bo jest to niemożliwe po prostu fizycznie, prawda? Natomiast dla każdego jest miejsce i jeżeli to zrozumiemy, że na tym świecie energetycznym, prawda, tym cieplnym, polskim, każdy ma swoje miejsce, niech te produkty będą tylko jak najlepsze, ekologiczne, prawda, no to powinien zapanować pokój, prawda. Co ty na to, Piotrze? Znaczy tak, kominki pewną część naszego kraju ogrzewają, ale jeżeli jest właśnie zła prasa, która mówi, że drewno nie jest bio, jest złe, truje, po prostu wręcz zabija ludzi, to odstrasza kolejnych potencjalnych klientów. Poza tym jest to fajny kawałek tortu chociażby dla kotłów gazowych czy pomp ciepła. My w swojej ofercie właśnie mamy i kominki, i pompy ciepła, i kotły gazowe. Staramy się dobrać jak najlepsze urządzenie dla klienta, które akurat jemu będzie pasowało, ale tak jak tutaj wspomniałeś, jeżeli cała wioska, na której akurat ja mieszkam, wszyscy mieliby pompy ciepła, to infrastruktura tego chociażby nie wytrzyma. Już nie mówiąc o tym, że ten prąd jest z węgla, ale infrastruktura nie jest w stanie tego ogarnąć i miejsce jest dla każdego. No więc właśnie. Panie Robercie, dla każdego? Powinniśmy dążyć jako społeczeństwo do zrównoważonego rozwoju, tak? I powinno być miejsce i dla pompy ciepła, i dla kotła gazowego, i dla kotła na pelet, i oczywiście dla kominka. Aczkolwiek jest to po prostu pewna tendencja, żeby w nowych budynkach nie podłączać gdzieś tam w różnych krajach europejskich sieci gazowych, prawda? To nikt nie zakazuje gazu jako takiego i po prostu za każdym razem ma być prowadzona analiza opłacalności pewnych rozwiązań, prawda? I to po prostu u nas brakuje tego rozsądku, prawda? I miejmy nadzieję, że rok 2021 będzie dla polskiej energii, dla polskich kominków, dla polskich kotłów na biomasę bardzo rokiem rozsądku. I tego oczekujemy od wszystkich. My jesteśmy akurat, o siebie się nie obawiamy, jesteśmy rozsądni, natomiast no, cała reszta, całe to otoczenie, prawda, jest... Życzmy sobie po prostu, żeby COVID minął, żeby po prostu nadszedł rozsądek energetyczny. Dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję. Firma Defro, firma Ventor. Dziękujemy pięknie. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję bardzo. Teraz już poza wszystkim. Jak Piotrze, w ogóle się czujesz? Bardzo dobrze się czuję.